No więc tak, nazywam się Łukasz Jakubiak, prowadzę program 20 metrów kwadratowych Łukasza i moje przesłanie na najbliższe 18 minut jest banalnie proste. Będę chciał wam udowodnić, że nasza wyobraźnia nie ma granic i możemy przenosić góry, tylko musimy zacząć działać. Jeszcze parę lat temu byłem facetem, który leżał w łóżku miesiącami i nie był w stanie z niego wstać. Liczył na telefon, który zmieni jego życie, może jakaś propozycja. Tak jak większość liczyłem na zbawienie. Jeżeli myślicie, że włożyłem jakąś płytkę do głowy z oprogramowaniem i nagle zacząłem działać, to wcale nie. Ja nadal każdego dnia muszę walczyć ze sobą, żeby mi się chciało. I dzisiaj pokażę wam wiele historii. To były moje marzenia, moje cele, które sobie kiedyś postawiłem i zacząłem je realizować. Chciałbym, żeby te historie was przede wszystkim zmotywowały do działania, ale pokazały też, że naprawdę siła jest w nas, że możemy zrobić bardzo dużo. Te historie są niestandardowe. Jeżeli jest na sali policja, to później się nie zobaczymy, ale obiecajcie, że będziecie mnie odwiedzać w więzieniu. Czy można szybko znaleźć pracę? Oczywiście, że można. Przez kilkanaście miesięcy pracowałem w farmacji, zarabiając bardzo dobre pieniądze, ale nie realizowałem się tej pracy. W związku z tym 13 dni po odejściu z pracy stwierdziłem, że odwrócę sytuację. Doprowadzę do tego, że firmy zainteresują się przyjęciem mojej osoby do pracy, a nie będę ja musiał się starać. W związku z tym odwróciłem tę sytuację. Wydrukowałem swoje CV wielkości 18 metrów kwadratowych, a następnie powiesiłem je przed wytwórnią Pomaton Jemali. Wysłałem maila: szanowni państwo, szukam pracy, załączam swoje CV. Jeżeli państwo go nie widzą, to proszę wyjrzeć przez okno. Tam jest większy format. Wylądowałem na głównych stronach Wirtualnej Polski, co przyniosło mi duży rozgłos i otrzymałem kilkaset propozycji pracy. Tak, kilkaset. Każda rozmowa kończyła się tak: panie Łukaszu, jeżeli zdecyduje się pan dla nas pracować, to proszę się do nas odezwać. Dziękujemy. Czy można zrobić program z udziałem największych gwiazd? Oczywiście, że można. Przez wiele lat marzyłem o tym, żeby dostać się do telewizji, ale żadna z nich nie była zainteresowana tym, aby mnie przyjąć. Leżąc sobie w 20-metrowej kawalerce, pomyślałem, zrobię program. Będę nagrywał trzema telefonami komórkowymi w kawalerce i będę emitował to wszystko na YouTubie. Dwa tygodnie później nagrałem pierwszy odcinek. Tak powstał program 20 metrów kwadratowych Łukasza. A to dowód na to, że nie trzeba mieć dużych pieniędzy. To statyw i telefon, którym nagrywam program. Statyw, jakieś 15 zł, sklep dla plastyków. Miałem okazję gościć ponad 130 gwiazd polskiego show biznesu. Czy można być twórcą internetowym i dostać nominację do nagrody telewizyjnej? Tak, plebiscyt Wiktory, najważniejsza nagroda telewizyjna. A ja jestem przecież twórcą internetowym. W 28-letniej historii tego plebiscytu nie było tak, że była nominowana osoba z internetu. Pierwszy raz byłem nominowany, to dla mnie naprawdę olbrzymi zaszczyt. Dla mnie to jest wyboldowanie mojej koncepcji, że nie ma rzeczy niemożliwych oprócz trzaśnięcia drzwiami obrotowymi. Czy można spotkać się ze światową gwiazdą? Oczywiście, że tak. Swego czasu przygotowywałem projekt. Projekt o równouprawnieniu. Moim marzeniem było wesprzeć ten projekt spotkaniem z międzynarodową gwiazdą, która również walczy o równouprawnienie. Wymyśliłem sobie, że będzie to Lady Gaga. Wszyscy mówili, że nie jest to możliwe. Dlaczego jestem o kulach? Z bardzo prostego powodu. Parę miesięcy później Lady Gaga była w Polsce. Pojechałem na koncert z transparentem, miałem takie kije do malowania sufitu, z nadzieją, że będę ten transparent na tych kijach utrzymywał. Niestety ochrona powiedziała, że nie będę mógł z nimi wejść, bo jest to narzędzie niebezpieczne. W związku z tym obdzwoniłem wszystkie przychodnie i wypożyczyłem kule ortopedyczne, na których utrzymywałem ten transparent. A tak wyglądaliśmy, idąc na koncert. Lady Gaga zauważyła transparent, rzuciła go na wszystkie telewizory, następnie dodała dużo od siebie. Zobaczcie ten materiał. Niestety,
Nie udało mi się z nią wtedy spotkać. Już wracając z Trójmiasta do Warszawy, zastanawiałem się, co mogę zrobić, żeby jednak się z nią spotkać. Pomyślałem, że jeżeli znajdę takie miejsce, w którym będzie miała dwa koncerty pod rząd, to zwiększę swoją szansę na spotkanie z nią. Takim miejscem były Stany Zjednoczone, ale nie było mnie stać na ten wylot. W związku z tym przygotowałem ofertę do biur podróży. Szanowni Państwo, jeśli wyślą mnie Państwo do Stanów na koncert Lady Gagi... to upublikuję Państwa logotyp zapowiedzi tego projektu. Wysłałem tę ofertę do kilkudziesięciu biur podróży. 90% biur podróży pomyślało sobie, co za debil, i nie odpisało. 9% biur podróży odpisało: Panie Łukaszu, gratulujemy, ale nie możemy Panu pomóc. A jedno biuro podróży odpisało: Panie Łukaszu, wyślemy Pana do Stanów. Poleciałem, ale na koncercie byłem sam i nie mam takiego rozstawu rąk, żeby trzymać transparent, który miałem na koncercie w Polsce. Miałem ten sam transparent i doszyłem drugą stronę. Zrobiłem z tego swego rodzaju poszewkę. Kupiłem materac, który służył za stelaż. Dzięki temu mogłem podnosić materac. Dodatkowo myślałem, przecież jak zobaczę jakiegoś debila, który przeleciał 4000 mil, żeby się z nią spotkać, no to dobrze by było, żeby naprawdę go zobaczyła, nie sam transparent. W związku z tym wydrukowałem 1,5-metrowe zdjęcia, które przyczepiłem do transparentu. Myślałem, co jeszcze mogę mieć, żeby zwrócić jej uwagę, żeby wejść na koncert z czymś, co będzie małe, a wewnątrz stanie się na tyle duże, że zwróci to uwagę Lady Gagi na mnie. Pomyślałem, balon imitujący prezent. Pompowało się go 45 minut, potem się było zielonym. Kupiłem pompkę, pompka się zepsuła i tak musiałem pompować ustami. Zresztą zobaczcie jeden z materiałów. Teraz jeszcze historia z balonem. Balon balonem, ale ja myślałem, co jeszcze mogę mieć, co wzbudzi jej zainteresowanie. I pewnego dnia, idąc w Warszawie, zobaczyłem kantor. A nad kantorem zobaczyłem ekran LED-owy, tak literki kantor. I ja mówię, gdybym taki miał. No i sobie wypożyczyłem. Zrobiłem dosyć dużą konkurencję. Podeszła do mnie jej matka, podszedł do mnie jej stylista. Niestety koncert się skończył, ale Lady Gaga mnie nie zaprosiła na scenę. Nie spotkała się ze mną. Pomyślałem, że będę czekał na backstage'u z nadzieją, że tam, gdzie będzie wyjeżdżała, może się zatrzyma, może mnie rozpozna. Czekałem 2 godziny. Zobaczyłem samochód, za tym samochodem samochód na sygnale. Robiłem coś w rodzaju pajacyków, czując, że w tym samochodzie jest Lady Gaga. Chyba mnie rozpoznała, bo zatrzymała samochód i podszedłem do niej. Wykazałem się tutaj elokwencją, w końcu skończyłem Uniwersytet Warszawski i w emocjach przez jakieś 30 sekund po angielsku powtarzałem: przeleciałem z Polski, przeleciałem z Polski, przeleciałem z Polski. Jak już do mnie dotarło, żebym może powiedział, po co przyleciałem, to minęło trochę czasu. No i zapytałem, czy mogę zrobić sobie z nią wspólne zdjęcie. Prawie wszedłem jej do samochodu. Moja ręka niestety odmawiała posłuszeństwa. Lady Gaga powiedziała, jest nieostry, zrób jeszcze jedno, ale moja ręka nadal odmawiała posłuszeństwa. Menadżer mówi, starczy. Ja mówię, nie ma takiej możliwości. Przeleciałem 4000 mil nie po to, żeby mieć 2 nieostre zdjęcia z Lady Gagą. Lady Gaga wzięła aparat i zrobiła 3. zdjęcie.
To dosyć ciekawe, bo na tym zdjęciu... Aha, trzecie, tu jest trzecie, przepraszam. Jest. Ostre? Jest. To dosyć ciekawe, bo na tym zdjęciu mój nos prawie przykrywa mi zęby, a zobaczcie, na tym nie. Nie wiem, jak to się dzieje. Oczywiście, myśląc o całej wizycie w Stanach, miałem takie obawy, że może mi się jednak nie udać spotkać z Lady Gaga, w związku z tym na wszelki wypadek. Wiedziałem, że będą oczekiwania, że jednak muszę mieć to zdjęcie. W związku z tym na wszelki wypadek dwa dni wcześniej poszedłem do Muzeum Figur Woskowych. Czy można zostać artystą? Oczywiście, że można. Dlaczego nie? Kojarzycie koncert Madonny, który miał się odbyć, który właściwie się odbył, ale miał się nie odbyć ze względu na protesty parę lat temu w Warszawie. Koncert Madonny w rocznicę powstania będą protesty. No i stworzyłem sobie artystę. No i właśnie tutaj, mówiąc o policji, miałem na myśli ten slajd. Sądzę, że po emisji tego mogę już nie prowadzić dalej programu. Chciałem wbić szpilkę w całe to zamieszanie o chęci odwołania koncertu, bo uważam, że ośmieszaliśmy się przynajmniej na arenie europejskiej. W związku z tym stworzyłem artystę, który przygotował plakat, grafikę, Madonnę przerobioną na Najświętszą Marię Pannę. Następnie myślałem, wydrukuję, rzucę gdzieś sobie w Warszawie, będzie zamieszanie. Teraz wiem, że zanim go wydrukuję, pomyślę, skąd go wywiesić. Jestem maniakiem wielkości, myślałem, jakie, może 50 metrów kwadratowych? Może 100 metrów, może 200 metrów kwadratowych, aż doszedłem do 450 metrów kwadratowych. Wydrukowałem, okazało się, że ważyło to 150 kg i ze względów bezpieczeństwa nie zwiesiłem tego z bloku, tylko z mostu. Moja mama przez 2 tygodnie mówiła, synu, co ty tam tak przygotowujesz? Ja mówię, mamo, nic takiego, ale jak usłyszysz, to będziesz wiedziała, że to ja. Plakat wywiesiłem, dzwoni telefon. Synu, gdzieś ty to wywiesił? I mówię, mamo, cicho, jesteś w pracy, koleżanki usłyszą. I rola Oscarowa mojej mamy. Oj, synu, myślałam, że to ty. Polacy, wyluzujcie, Madonna z twarzą Maryi. Czy można mieć własną kolekcję ubrań? Oczywiście, że można. Kojarzycie Versace for H&M? Fernando też chciał mieć swoją kolekcję. I zrobił sobie. Mianowicie Fernando for H&M Limited Edition. Tak. Z drugiej strony był napis Fernando razem z Madonną i H&M dziękują polskim władzom za zgodę na zorganizowanie koncertu. Natomiast tutaj była metka ze sklepu z H&M-u. Mogę elegancko powiedzieć, że je pozyskałem. Mniej elegancko i za to pójdę siedzieć, że po prostu je gwizdnąłem. Za pomocą specjalnego pistoletu do metek przyczepiłem metki do t-shirtów. Zrobiłem taką serię kilkudziesięciu t-shirtów, a następnie tak wyglądała kolekcja w H&M-ie. Jak ona się tam trafiła, zaraz wam pokażę. W taki sposób tam trafiła. Poszedłem do H&M w przebraniu. Od razu mówię, wąs był z teatru, ale klej już nie. Brałem kilkanaście t-shirtów z torbę. Następnie wszedłem z wieszaków w sklepie H&M. Brałem ich kilkanaście rzeczy. Następnie udawałem się do przymierzalni. Zrzucałem ich rzeczy z wieszaków. Nakładałem na te wieszaki moje t-shirty. A następnie wyszedłem na sklep i wywiesiłem t-shirty. Fernando był zachłanny, wywiesił w najnowszej kolekcji. Zostawiłem koleżankę na zwiady, ja pojechałem rozwieszać t-shirty w kolejnych sklepach. Mówię, Karolina, patrz, co się dzieje. Karolina po 10 minutach dzwoni, mówi, Łukasz, zabierają t-shirty. Ja mówię, jak to? Nie wiem. Po kolejnych 10 minutach Karolina dzwoni, mówi, Łukasz, odwieszają t-shirty. Ale najpierw przyczepili klipsy przeciwkradzieżowe. H&M, nasi pracownicy niczego nie zauważyli. Dyrekcja sieci H&M o całej prowokacji dowiedziała się od pracowników sklepu Barkadi wczoraj wieczorem. To tam tajemniczy Fernando rozwiesił koszulki. Nie wiemy, jakim cudem udało mu się zawiesić te koszulki na naszych wieszakach. Nasi pracownicy niczego niepokojącego w zachowaniu klientów nie zauważyli. Dopiero wieczorem nasi pracownicy znaleźli koszulki, powiedziała Marta Grabowska, rzeczniczka sieci H&M. Pracownicy zebrali 28 koszulek, czyli dwie zostały sprzedane.
Jeśli rzeczywiście doszło do zakupu koszulki, jak ktoś chciałby ją oddać, to my ten towar przyjmiemy i oddamy pieniądze, zapewniła rzeczniczka. Czy można zagrać w filmie u boku Stevena Seagala? Oczywiście, że można. Kiedyś chciałem zrobić sobie zdjęcie z Seagalem, przyleciał do Polski, ja pojechałem do Warszawy, spotkałem go przed hotelem Sheraton, no i zapytałem, czy mógłbym zagrać w jego filmie, statystować. Odesłał mnie do swojego asystenta, tego męczyłem przez pół roku, następnie wysłano mnie na plan zdjęciowy, gdzie miałem być statystą. Za taką pracę dostaje się mniej więcej 30 zł, ale zobaczył mnie reżyser i powiedział, pan nie będzie statystą. Pan będzie kelnerem! Miałem epizod bezpośrednio ze Stevenem Seagalem. Steven Seagal wchodzi do restauracji, w której jestem kelnerem, zostawia kobietę z dzieckiem, następnie wychodzi, po czym wraca i zadaje mi pytanie. Była tu kobieta z dzieckiem. Gdzie one są? Czy je widziałeś? I tu zaczyna się mój epizod ze Stevenem Seagalem. Koniec dialogu. Ej, wystąpiłem? Wystąpiłem, mało tego. Jestem w napisach końcowych. Czy można być ochroniarzem bez uprawnień? O, można być ochroniarzem bez uprawnień. Parę lat temu bardzo chciałem być na koncercie George'a Michaela. Niestety wówczas nie było mnie stać na ten koncert. Wiem, jest to nieeleganckie, to jego praca. Trudno, przepraszam, wtedy chciałem, teraz bym już tego nie zrobił. Pojechałem do Wrocławia, chodziłem parę godzin wokół stadionu z nadzieją, że uda mi się znaleźć wejście, którym będę mógł wejść na koncert za darmo. Zobaczyłem grupkę kilkuset facetów idących w stronę stadionu. Wmieszałem się w ten tłum i przeszedłem przez ochronę razem z nimi. Okazało się, że to druga grupa ochroniarzy idąca na odprawę. Wchodzili do dużego pomieszczenia, brali z takiego kosza, z takiego worka identyfikatory oraz kurtki ochroniarskie. Ja też sobie wziąłem. I stałem się ochroniarzem. Następnie wieczorem wróciłem na koncert i już z tą plakietką, ale bez kurtki, wchodziłem, mówiąc, że jestem od nich. Czy można bez zaproszenia wejść do domu Versace w Miami? Za pomocą kieliszka wina? Oczywiście, że można. Kiedy byłem w Miami, zobaczyłem przepiękny dom. Wróciłem do hotelu, zgooglałem, okazało się, że jest to dom Versace. Wygląda tak wewnątrz. Pomyślałem, zrobię wszystko, żeby zobaczyć go na własne oczy. Zatem pewnego wieczoru wróciłem z kieliszkiem wina. Zobaczyłem, że odbywa się tam jakieś przyjęcie. Podjeżdżają eleganckie samochody, drogo ubrani ludzie wychodzą z samochodu, wchodzą do tego domu. Ja poszedłem z drugiej strony. Oparłem się o ścianę z kieliszkiem wina. A tam stał ochroniarz. W jakiś czas wychodził, wchodził. Udawałem pijanego. Z tym kieliszkiem wina stałem tak przez pół godziny. W jakimś czasie do niego mówię: a, siupie? Jest coś? Ma pan może tabletkę od głowy? Nie mam. Nawet to może wewnątrz będą mieli. I wszedłem. Był przekonany, że jestem gościem tej imprezy. Chodziłem, zwiedzałem, robiłem zdjęcia. Nawet w toaletach mają znak Versace. Chodziłem i zwiedzałem do momentu, aż się okazało, że trafiłem na wesele. Wypiłem zdrowie państwa młodych i wyszedłem. Czy można spełnić nasze marzenia szybciej, niż tam się to wydaje możliwe? Oczywiście, że tak. Motywacją zajmuję się od roku, ale wtedy nie marzyłem o tym, że wystąpię na jednej scenie z Nickiem Wójcicem. A już za parę miesięcy, 30 kwietnia w Poznaniu, wystąpię na stadionie dla 40 tysięcy osób i to dla mnie olbrzymie wyróżnienie. To zdjęcie powstało podczas konferencji z prezydentem Poznania informującej właśnie o tym wydarzeniu. Czy można być aż tak brzydkim? Nie wszyscy wiedzą, że rok temu otrzymałem nagrodę najlepiej ubranego Polaka w dziedzinie popkultury, ale chyba nie widzieli tego zdjęcia. Czy mam takich przykładów jeszcze kilkadziesiąt? Mam, ale tu mam tylko 18 minut, które mi się właśnie skończyły, więc zaraz będę kończył. Mam ich bardzo dużo. I powiem jedno, nasze cele bez działania nie znaczą kompletnie nic. O, może znaczą. Nasze cele, nasze marzenia będą znaczyły fajną, przyjemną chwilę, jeżeli o nich pomyślimy. Ale jeżeli nie włączymy działania, to nasze marzenia, nasze cele obędą tutaj. A ci lepiej urodzeni trafią tutaj. Dziękuję wam bardzo, życzę powodzenia i dbajcie o siebie.